Witam no, wszystkich w kolejnym odcinku programu. Tak jak widzicie, jak zapowiadałem w poprzednim tygodniu, dzisiaj spotykamy się już w pierwszy raz we wtorek. I tak już będzie teraz, no przynajmniej przez jakiś czas na pewno. Ostatnio spotykaliśmy się co czwartek, no przez kilka ostatnich lat, więc, więc myślę, że te wtorki również pozostaną no, na dłużej, dopóki się oczywiście coś tam ewentualnie nie zmieni. Tydzień temu również miałem poruszyć kilka tematów i mówiłem, że mam je w takiej kolejce ustawionej. Chciałbym do nich wrócić, ponieważ nie udało się to zrobić, tego zrobić tydzień temu, więc chcę poruszyć tematy. One, niektóre z nich miały miejsce dwa tygodnie temu, niektóre być może nawet wcześniej, ale są, jak wspominałem, na tyle. Uniwersalne, że ich datowanie nie ma większego znaczenia dla komentarza, więc poruszymy je e, dzisiaj. Ze względu na to, że no, są istotne. Bardzo istotne. Że dla, dla chrześcijan, szczególnie teraz, kiedy e, widzimy, jak bardzo nie tylko zresztą nasz kraj, przez lata myśleliśmy, że nasz kraj. Ominie to, że my jesteśmy szczególnie z takiej perspektywy rzymskatolickiej, że jesteśmy uodpornieni na to, co się dzieje na zachodzie. Że ten katolicyzm w Polsce jest tak silny, że te, te trendy, które powstały na zachodzie i które ogarniały cywilizację zachodnią na zachód od odry, do nas nie dotrą. Tak, ominą nas w jakiś sposób, albo że jesteśmy właśnie, no, mieliśmy jakąś taką swego rodzaju. A odporność organiczną na to. Okazuje się, że nie. I te trendy dotarły do nas i zaczynają być coraz silniejsze. Oczywiście, mówię o sekularyzmie. I problem jest taki, że sekularyzm nie dotyka tylko i wyłącznie kościoła rzymskatolickiego. Dotyka również kościołów protestanckich, zarówno tych historycznych których jakby ciągłość historyczną możemy wykazać praktycznie czasów reformacji, jak i tych protestanckich, ewangelikalnych, które powstają e, dzisiaj. E, I jest to naprawdę duży problem, ponieważ w ogóle zaczyna się, jest taki trend, może w ten sposób powiedzmy, jest taki trend w społeczeństwie, żeby patrzeć na kościoły protestanckie czy kościoły ewangelikalne również, ponieważ to jest jakby ta sama grupa ogólnie rzecz biorąc, szeroko rozumiejąc protestantyzm a że ta sama grupa i że to przez pryzmat liberalizmu, tak, że, że, że te wszystkie kościoły, że kościół katolicki jest kościołem skostniałym, jest konserwatywnie skostniały, nie jest progresywny, co zresztą jest nieprawdą, ponieważ widzimy wyraźnie to, co robi Franciszek choćby. Natomiast na kościoły protestanckie patrzy się jako na te postępowe, progresywne, co oczywiście nie jest właściwe, ponieważ to, co się dzieje z kościołami historycznymi e, protestanckimi, tymi, które są w Polsce i funkcjonują w Polsce praktycznie od, od XVI wieku, w takiej czy w innej formie, a, no, niestety e, przynajmniej u mnie, tak, ale myślę, że nie tylko u mnie, u wielu, wielu innych, również powoduje takie refleksje. I z jednej strony refleksja, z drugiej strony takie gęsią skórkę, tak? do, do, do czego prowadzą pewne, pewne trendy i do czego prowadzą pewne a, decyzje teologiczne. Bardzo wyraźne. I przykład taki, jaki, jaki niedawno się, znaczy mieliśmy okazję obserwować, to jest mianowicie, co prawda, to, to jest Wielka Brytania. Ale dotyczy to y, osoby, która jest pochodzenia polskiego. W związku z tym również Kościół ewangelicko Augsburski Polski się do tego odniósł z tej racji, no, że, że jest to osoba polskiego pochodzenia. Otóż 23 września y, Synod Luterańskiego Kościoła Wielkiej Brytanii wybrał panią Paulinę chławiczka Trotman na pierwszą biskupkę kościoła luterańskiego w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, ale mówię, to jest osoba polskiego pochodzenia. I gratulacje oczywiście popłynęły też z Polski, od biskupa Jerzego Samca z kościoła ewangelicko augsburskiego oczywiście, który nie omieszkał wspomnieć tego, co również komentowałem w tym programie, mianowicie ordynacji hmm, dziewięciu, tak, z tego co pamiętam, kobiet na e, duchownych pastorów, prezbiterów kościoła Ewangelicko- augsburskiego. A problem, jaki tutaj można zauważyć, jest choćby nawet z nazewnictwem. Wiecie, teraz nazewnictwo, to jest bardzo dziwny konstrukt teraz mamy w, 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 w cywilizacji, on się pojawił w cywilizacji. Z jednej strony, z jednej strony mówi się bardzo mocno o LGBT, o, tym, o tej społeczności, że tak powiem, o ludziach, którzy się identyfikują jako LGBT, a z drugiej strony używa się coraz częściej sformułowań, zwrotów, które są spójne z ideologią feminizmu. Prom I jednocześnie zauważyłem też pewną tendencję pośród feministek i feministów, bo tacy też są. Do tego, żeby promować LGBT, co jest w sumie wewnętrznie niespójne, ponieważ LGBT absolutnie zaprzecza feminizmowi. Bo jeżeli LGBT, i tak dalej, i tak dalej mamy być inkluzywni, no to żeby być feministą, trzeba mieć jasno sprecyzowane i zdefiniowane pojęcie kobiety. I w ramach tego pojęcia, następnie tworzenie wszelkiego rodzaju ideologii czy kryteriów, kategorii, którymi się posługujemy w społeczeństwie, do ustanawiania takich czy innych zachowań, czy takich czy innych nawet, nawet sformułowań językowych, które w jakiś sposób oddają tą tendencję. Natomiast jeżeli mamy LGBT, a, które jest inkluzywne. I mamy te, które mówi, że to jest transgender, czyli że de facto ja sam ustanawiam swoją płeć, ja mogę zdecydować o tym, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. To z automatu zaprzecza to możliwości jasnego zdefiniowania tego, czy, kim jest kobieta. Czy czym jest kobieta. Czyli. Z automatu mamy wykluczoną możliwość definicji, jasnej i klarownej definicji. Ponieważ mamy wtedy definicję, która mówi o jakiejś uznaniowości społecznej, ale jednocześnie wskazuje na tak zwaną pł płciowość chcianą. Więc, więc te, te dwie rzeczy się z automatu wykluczają, a jednak jakimś dziwnym sposobem e, te dwie rzeczywistości, wzajemnie wykluczające się, zaczynają się promować. Co jest dla mnie absolutnym logicznym a, znaczy logiczną niespójnością, całkowicie wykluczającą, jakąkolwiek możliwość dyskusji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zwróci uwagę na to, w jaki sposób, ponieważ ja te informacje wziąłem z portalu Ekumenizm, tak, Ekumenizm ale chyba coś a biskupka, pierwsza biskupka, tak? czyli, mamy, czyli mamy feministyczne określenie, tak? Femi, biskupka, czyli rodzaj żeński od biskup. Problem jest taki, że Biblia definiuje biskupa tylko i wyłącznie w kategoriach rodzaju męskiego. Nie znajdziemy określenia biskup, jako ten, który nadzoruje społeczność wierzących, dogląda społeczność wierzących, nie znajdziemy na to określenia w rodzaju żeńskim. Wobec tego słowo biskupka jest organizmem obcym, że tak powiem. Jest absolutnie niebiblijna, nie wynika z Biblii. Wobec tego, z czego ona wynika? Ano, z sola kultura. Że dzisiejsza, dzisiejszy koncept kultury, jaki mamy, wpływa i decyduje o tym, w jaki sposób my podchodzimy i interpretujemy Boże Słowo. Czyli Boże Słowo już nie ma, że sancta scriptura sui ipsius Interpret, że sam Pismo Święte samo siebie wykłada. nie. nie, nie. Teraz to kultura interpretuje Pismo. Zatem nie może być biskup, może być biskupka. Czyli mamy zupełnie inny twór. Tymczasem a wiemy doskonale, po pierwsze, że Biblia nigdzie nie sugeruje rozdzielenia um, episkopatu i prezbiteratu. To po pierwsze, nigdzie. Jak przyjrzycie się szczególnie dzień apostolskim 20 rozdziałowi, to w 17 wersecie Paweł pisze, no, Łukasz pisze o Pawle w ten sposób: że z Miletu, czyli Paweł jest w milecie, posłał do Efezu, wzywając do siebie starsze kościoła. Kogo? Tak? Akuzatywie, prezbyterus, tak? od słowa prezbiteroj. E, starsi. Czyli wzywa starszych, prezbiterów, to co byśmy nazywali. A w 28 wersecie tegoż samego rozdziału. Paweł mówi tak do tych prezbiterów, którzy przybyli. Tak. Czyli wszyscy prezbiterzy, starsi ze przybyli i słuchają Pawła i Paweł do nich mówi w ten sposób: Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Was Duch Święty ustanowił, episkopus biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył krwią własną. Tak. Czyli mamy wyraźnie, Biblia wyraźnie nam pokazuje, że episkopos, i presbiteros to są synonimy dla Pawła. I biblijnie to są synonimy. Więc, więc choćby system monarchiczny już jest systemem, który de facto jest tworem ludzkim, o czym mówi też Hieronim i Hieronim i inni ojcowie. Ale okej, okay, nawet, jeżeli, nawet jeżeli się im doba, to jest tylko struktura. I ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać, wywyższyć jednego ponad innych, tak? Po to, żeby ten jeden właśnie robił to o czym mówi Paweł, uważał na, na, na siebie i na, uważał na innych, żeby inni nie odbiegli od właściwego nauczania. Tymczasem dzisiaj, jak widzimy po Kea czy po kościele anglikańskim, urząd biskupa to jest urząd, który właśnie prowadzi na manowce. Mimo, że jest to urząd, który jest wywyższony ponad innych prezbiterów, tak, to jest, chociaż to nie jest w luteranizmie z tego co, co przynajmniej wiem możecie mnie poprawić jeżeli ktoś chce nawet dobrze by było ale przynajmniej z tego co ja rozumiem to urząd biskupa to nie jest yy, tego typu urząd jaki, pie, jaki piastuje biskup w kościele na przykład rzymskatolickim także tam mamy trójstopniowy podział hierarchii mamy najpierw diakona potem diakon może zostać wyświęcony na prezbitera a następnie prezbiter na biskupa i, i biskup ma pełnię kapaństwa Tutaj w, w, w luteranizmie, z tego co ja rozumiem, biskup jest niejako jednym ze starszych, ale wyróżnionym właśnie po to, aby pilnował czystości nauki. No tymczasem widać wyraźnie, że dzisiaj jest to różnie. Druga sprawa, jaka tutaj jest, to jest oczywiście kwestia samego urzędu biskupa. I zwróćcie uwagę, że yy, współcześni proponenci tego, aby, aby na przykład kobiety zostawały biskupami, czy, czy w ogóle prezbiterami, tak, bo wiemy, że to jest synonimiczne Biblii, posługują się niejasnymi fragmentami. Najczęściej oczywiście list do Galacjan. Nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, ponieważ nie ma Żyda, nie ma Greka. Ale o czym mówi list do Galacjan? List do Galacjan, kochani, mówi o tożsamości chrześcijańskiej. Że w Chrystusie nie mają znaczenia kategorie które mają znaczenie w społeczeństwie świeckim, światowym. Tak? Gdzie podział jest ze względu na kobiety, na mężczyzn, tu dzielimy pewne, pewne wartości, wartościujemy różnie i tak dalej, tak dalej. Natomiast w Chrystusie to Chrystus jest naszą tożsamością. Nie to, że ja jestem kobietą czy mężczyzną, Grekiem czy Żydem i tak dalej, tak dalej. Tylko to Chrystus jest moją tożsamością. To jest mowa o czymś zupełnie innym. Mowa jest o Cały w ogóle kontekst z Galacjan to jest kwestia Ewangelii, prawdziwej Ewangelii, a nie kwestia posługi w kościele. Tymczasem mamy jasny i wyraźny tekst w pierwszym Tymoteusza w rozdziale drugim od ósmego wersetu, aż do trzeciego rozdziału drugiego wersetu. I dalej, tylko ja wybrałem ten fragment, który nam jasno pokazuje jasno i wyraźnie nam pokazuje, kto może być episkopos, czyli presbiteros. Jasno i wyraźnie nam pokazuje. I pozwólcie, że zacytuję ten, ten, ten fragment, żebyśmy go dobrze zrozumieli. Jeszcze raz, bo widać, trzeba to przypominać i przypominać i przypominać. Chcę więc, pisze Paweł, do Tymoteusza, który jest w Efezie, przypominam, w zborze w Efezie. I tam działa i pasterzuje. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami albo ze złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi czynami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości i uwaga! Nie pozwalam też kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości, bo Adam został stworzony najpierw przez, a potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popada w przestępstwo. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną wierze, miłości i świętości z umiarem. I teraz wiarygodne to słowa. Tak zaczyna się trzeci rozdział. Tylko że trzeci rozdział, ten podział, to jest sztuczny. Więc te słowa, wiarygodne te słowa, mogą się odnosić zarówno do tego, co Paweł mówi do tej pory, jak i do tego, co zaczyna mówić. Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, zwróć uwagę, jeśli ktoś pragnie biskupstwa, te słowa odnoszą się bezpośrednio do czego? Do tego, co Paweł mówi w wersji 11 i 12. Kobieta niech się uczy w cichości. Nie pozwalam kobiecie nauczać. A jeśli ktoś pragnie biskupstwa. Pragnie dobrej pracy. Wobec tego biskup ma być nienaganny i uwaga, mąż jednej żony. Jakbyśmy nie obchodzili tego tekstu, to w żaden sposób nie wykażemy, że kobieta może być biskupem. I tu nie chodzi o mizoginizm, o szowinizm i tak dalej. Chodzi o posłuszeństwo Bożemu Słowu. Bo oczywiście proponenci e, ordynacji kobiet mówią, no to Paweł był mizoginistą, żył w kontekście swojej kultury itd. Wszystko pięknie, ładnie, tylko problem jest taki, że jeżeli stosujesz kategorie biblijne, a biskupstwo jest kategorią biblijną, e, jeżeli mówisz w ogóle, że pracujesz w kościele, a kościół jest kategorią biblijną, wobec czego powinieneś być podporządkowany Biblii. A nie narzucać swoje cywilizacyjne pojęcie i kategorie Biblii. I mówić, nie, nie, to my teraz będziemy, powiemy Biblii, co, kto może być biskupem, ponieważ Biblia mówiła w kontekście pierwszego wieku po Chrystusie, czyli 2000 lat temu, świat się zmienił, świat poszedł do przodu, my mamy dzisiaj inną wiedzę. Wszystko pięknie, ładnie. Problem jest taki, że Biblia daje nam wartości uniwersalne. To, co dzisiaj my nazywamy podstępem za lat 100-200 może nie być takie, za takie uznawane. Tak jak nie było kiedyś uznawane. Świat jest w ciągłej zmianie i w zależności od tego, która grupa ma władzę, ta narzuca pewne rozwiązania i yy, ideologiczne również. Dzisiaj widzimy wyraźnie, że świat skręca w lewo, no więc mamy tego typu rzeczy. Problem jest taki, kiedy Kościół poddaje się. Kiedy Kościół przestaje być tym podstawą i filarem, na której spoczywa prawda, także Kościół jasny, klarownie trzyma tą prawdę w górze i pokazuje całemu światu, a prawda przykrywa Kościół niczym dach i osłania go przed różnego rodzaju zagrożeniami, tylko Kościół składa tą prawdę, odstawia i mówi: No, ok, jesteśmy otwarci na cały świat, niech świat do nas przychodzi, decyduje o tym, co my teraz będziemy robili, jak będziemy zarządzali Kościołem. To jest problem. Ponieważ Paweł wyraźnie mówi, to są słowa natchnione. Jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że Pismo Święte jest natchnione, to znaczy, że Pismo Święte wyszło prosto z Bożych ust. Przy, jak mówi Piotr Apostol, przynieśli je ludzie od Boga. A zatem Paweł, to co powiedział, że nie pozwalam kobiecie nauczać ani mieć autorytetu nad mężczyzną, to jest od Boga. I teraz oczywiście niektórzy inni mówią, no ale tu wiecie, tu są użyte słowa greckie gene i aner. To mogą być też mąż i, i żona, wobec tego na pewno Paweł mówi o mężu i o żonie, że nie pozwalam żonie nauczać męża i mieć nad nim autorytet. Problem jest jeden. Po pierwsze, nie mamy tutaj nigdzie w tekście, nigdzie w tekście, nie mamy zmiany kontekstu. Czyli nic nie wskazuje, że Paweł nagle zaczyna mówić w kontekście małżeństwa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Kontekst nadają, mamy tak zwany na bliższy kontekst, tak? czyli ten, który znajdujemy w samym tekście, blisko tego, o czym mówimy. I zwróćcie uwagę, w pierwszym do Tym Mateusza, czyli w tym samym liście, w drugim, w rozdziale siódmym wersecie, czyli bezpośrednio poprzedzającym te wersety, które cytowałem, Paweł pisze tak. Ze względu na nie, czyli na orędzie, na Ewangelii i tak dalej, mówię prawdę w Chrystusie nie kłamie. To Paweł podkreśla bardzo mocno. Zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, nauczycielem Pogan w wierze i prawdzie. A zatem Paweł mówi: Mam autorytet Chrystusa do tego, żeby Was pouczać, mówić Wam, co ma, jak macie postępować. I w trzecim rozdziale, 14 i 15 wersetach, mówi tak: Pisze ci to, zwraca się do Tymoteusza, mając nadzieję, że wkrótce przybędę do Ciebie. A gdybym się opóźniał, pisze, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Eklezja Tuteu, Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. Czyli kontekstem jest co? Kontekstem jest Paweł piszący, do Tymoteusza pouczający, jak ludzie mają się zachowywać w kościele. To jest kontekst. I w tym kontekście Paweł pisze, nie pozwalam kobiecie nauczać. Podstawowe znaczenie, kochani słowa, gynę i aner, czyli to jest mężczyzna i kobieta. I teraz, i żeby to był mąż lub żona, musimy, musi być jasny i wyraźny kontekst żebyśmy mogli przetłumaczyć te słowa jako mąż i żona. Tutaj kontekstem jest zbór w Efezie, a nie małżeństwo. To jest bardzo istotne. Poza tym, gdybyśmy rzeczywiście uznali, że to jest mąż i żona, to trochę wcześniej, bo w, bo w ósmym wersecie czytamy chcę więc, aby mężczyźni, jeżeli w dwunastym wersecie męż... to słowo aner to znaczy Mąż, jako małżonek, to również oznacza to, że w ósmym wersecie jest to małżonek, ponieważ nie ma tu zmiany kontekstu. Czyli posłuchajcie teraz, jakby to brzmiało. Chcę, aby mał małżonkowie, mężowie, modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Czyli ci mężczyźni, którzy nie są żonaci, Paweł nie chce, żeby oni podnosili czyste ręce bez gniewu. Tak? Tylko żonaci. Dalej. Jeżeli gnie to, to, to żona. W 12 wersecie, to również Gynę jest żoną w 9 wersecie. Czyli podobnie też żony niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością, miarem, nie zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi czynami, jak przystoi, żonom, które uznają się za pobożne. Czyli z tego wykluczone są wdowy, rozwódki i dziewice. Czyli panny. Czyli tylko żony mają się w ten sposób przyozdabiać, dziewczyny mogą, tak? na przykład panny mogą, panny mogą się przyozdabiać do, 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 do zboru, we wszystkie takie światowe rzeczy, tak, bo pamiętajmy, że to jest też kontekstem, dlatego może być też efezjaka opowiadanie, które uważano kiedyś za o wiele późniejsze, dzisiaj, dzisiaj e, badacze jasno i wyraźnie określają, że to jest, że, że efezjaka jest opowiadaniem z czasów a Pawła. Opisuje bardzo wyraźnie życie pogan w Efezie. To jest taka, wiecie, miłosna historia, i tak dalej, ale to nie jest istotne. I tam właśnie jest pokazane, że te wszystkie procesje młodych dziewcząt, kiedy idą do świątyni, to one właśnie się przezdabiają w te wszystkie złota i tak dalej. I tak dalej. A Paweł mówi, kiedy przychodzicie do zboru, to róbcie zupełnie inaczej niż oni. Niż poganie czynią. To jest kontekst. A nie próba wciśnięcia tam, żeby tylko powiedzieć, no, bo, 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 bo kobieta może nauczać. Próba całkowitego wyrzucenia prawdziwego kontekstu i zastąpienia go czymś innym. To jest... Problem jest, kochani, wiecie jaki? Problem jest z, tak naprawdę posłuszeństwa Biblii. A to wynika z tego, że dzisiaj wiele historycznych kościołów protestanckich, szczególnie Konfesja Augsburskiej, ale nie tylko, bo również tak zwane reformowane kościoły, stare reformowane, tak? Ewangelicko reformowane. Niestety odrzucają ze względu na teologię liberalną, którą przyjęły. Odrzucają autorytet Pisma Świętego. Nie są posłuszne Bożemu Słowu. Nazywają się kościołami i tak dalej, ze względów historycznych, ale de facto przestały być kościołami już dawno. Bo nie są posłuszne Bożemu Słowu. Nie są w dialogu z Bożym Słowem. Boże Słowo je stanowi tylko i wyłącznie. Ilustrację pewnych rzeczy. Może mieć wartość moralną, ale nie ma autorytetu, który by był obiektywny i uniwersalny, w szczególności dla kościoła, w każdym czasie i dla każdego pokolenia. To jest taka kontekstualizacja. No, bo dzisiaj mamy inny kontekst i powinniśmy. To, jest, to są wszystko bzdury. To są wymyślone przez człowieka bzdury po to, żeby wprowadzić świat do kościoła. Nic więcej. I ten świat wchodzi drzwiami oknami. Jeżeli jesteśmy nieposłuszni w jednej rzeczy, to kto zagwarantuje, że będziemy za chwilę posłuszni w innych rzeczach? I widać to wyraźnie po kościoła. Po Zbora. Że otwarcie się choćby na jedną możliwość nieposłuszeństwa Biblii, takiej formie, w jakiej ona została spisana, a. Pociąga za sobą kolejne i kolejne, bo jeżeli tu możemy naciągnąć, to możemy naciągnąć. Przecież możemy inaczej z zinterpretować zbawienie. Przecież możemy inaczej zinterpretować e, to lub tamto. Prawda? Możemy. Co za problem? Światło współczesnej cywilizacji oświeca nam drogę przez Biblię. Jeżeli w ten sposób postępujemy, no to, wiecie, no, otwieramy się na Pewne trendy, których potem nie będziemy w stanie zatrzymać. Dzisiaj to już widać wyraźnie. I dzisiaj nawet widać, że Kościół Katolicki się otwiera na to. Również dzięki papieżowi Franciszkowi. Co jeszcze jeszcze nie było nie do pomyślenia nawet za Jana Pawła II. Dzisiaj te rzeczy stają się normalne. A zobaczcie, choćby nawet inny artykuł, który znalazłem również na stronie Kumenizm.pl zaciekawił mnie i postanowiłem się podzielić z wami tym artykułem. To Artykuł o tym, że organizacje studenckie LGBTQ opublikowały z Oxfordu, tak, które zajmują się ludźmi LGBTQ w Oxfordzie, Opublikowały listę 30 kościołów, które słuchajcie, są bezpieczne lub nie dla osób nieheteronormatywnych, tak, czyli LGBT. Q, W, I, S, te, co tam chcecie wstawić? Autorzy piszą tak. Dosłownie parę fragmentów z tego, z tego artykułu wam przeczytam. Autorzy raportu. Od dawna studenci w Oksfordzie angażowali się w życie poszczególnych kościołów. No tak, no bo to wszystko było budowane na wartościach chrześcijańskich, przynajmniej kiedyś. Które na wstępie podkreślają, że wszyscy są mile widziani, podczas gdy okazuje się, że niemile widziana jest ich tożsamość LGBTQ. Zastanówmy się dlaczego. Kościół jest otwarty na grzeszników, bo ma iść do grzeszniku. Co on nie znaczy, że ma tolerować grzech. Grzech. Słuchajcie, to jest tak jakbym. Ja mam, powiedzmy, mam ojca. I jestem otwarty na sąsiada, ale sąsiad cały czas, kiedy ty mój ojciec się pojawia, na przykład na trawniku przed domem, ubliża mu. Wyzywa go. Czy wobec tego ja mam tolerować to? Nawet jeżeli chciałbym, żeby ten człowiek i staram się iść do niego i przemówić mu do rozsądku człowieku, co ty wyczyniasz obrażasz mojego ojca dlaczego to robisz staram się, żeby ten człowiek się pogodził ale nie mogę tolerować tego, że obraża ojca nie mogę powiedzieć, a okej, okay, dobra, w porządku to róbcie dalej, co chcesz, byleś ze mną miał, trzymał sztamę tak? jak będziesz ze mną trzymał sztamę, to możesz mi obrażać ojca i tego właśnie ci ludzie oczekują od kościołów, tak że grzech, który jest uderzeniem samego Boga, pamiętajcie, psalm Dawidowy, którym psalm mówi: Przeciwko Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem, mimo że konsekwencje grzechu dotknęły Uriasza, dotknęły Batrzebe, dotknęły jego, dotknęły dziecko, to Dawid mówi: Przeciwko Tobie, Boże, Tobie samemu zgrzeszyłem. Grzech jest zawsze uderzeniem w Boga. Zawsze. Konsekwencje grzechu możemy ponosić tu, tu i teraz. I różni ludzie ponoszą konsekwencje grzechu. Niemniej grzech jest zawsze uderzenie w Boga. Bo z tego my, jako wierzący, ci, dla których Bóg Jachwe jest Bogiem, Bóg który osobowy jest Bogiem, mamy tolerować uderzenia w Niego. Mamy to tolerować i mówić, a, wszystko w porządku, kochajmy się i możecie robić, co chcecie. Możecie dalej bić w Boga, bylebyście z nami w ławkach siedzieli i uwielbiali go. Jaki jest sens tego? Przyjdź, uwielbiaj ze mną Boga, przeciwko któremu grzeszysz, przeciwko któremu się buntujesz, przeciwko któremu występujesz jako wróg na co dzień. Bo odrzucasz Jego prawo, odrzucasz Jego, jego wezwanie, Jego sprawiedliwość, Jego świętość. Masz za nic. Ale chodź, chodź, razem będziemy Go uwielbiać. Jaki jest sens tego? No ale oczywiście, ja jestem ciekaw, czy w ogóle można od tych ludzi oczekiwać jakiegokolwiek sensu w debacie, jakikolwiek. I dalej. Negatywne oceny przyznawane są tym wspólnotom, które otwarcie głoszą, że homoseksualizm i akty homoseksualne są grzechem. <grym> Ale także tym, które ukrywają swoje stanowiska i nakłaniają osoby LGBTQ do nawrócenia czy podania się terapii reparatywnej. No właśnie, terapia reparatywna będzie już chyba niedługo zakazana również w Wielkiej Brytanii. Czyli nie będzie można w ogóle na temat rozmawiać. Nie będziesz mógł podważyć. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie i mówi, dobra, okej, okay, wierzę w Boga, chciałbym coś z tym zrobić, bo nie chcę grzeszyć. Kocham Boga, nie chcę grzeszyć. Wiem, że to jest grzech, nie chcę. Nie będzie się prawa temu człowiekowi pomóc. Nie, bo to jest jego tożsamość. On, on się taki urodził. Teraz widzicie, państwo zadecydowało za Boga. Czy wobec tego my mamy być posłuszni temu państwu? Nie, tak? Każda władza od Boga pochodzi. Pamiętacie, tak? rozdział 13, list do Rzymian? A jednak Paweł na Sanhedrynie mówi. Co bardziej należy robić? Być posłuszny wam, czy Bogu? Ale no, słuchajcie, ja jestem przekonany, no, mogę sobie dać ręce uciąć, że tak powiem, że jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę poczekajmy i w Polsce również będziemy mieli to samo, że nie będziemy mogli z, z kazalnic i tak dalej głosić, że homoseksualizm jest grzechem, bo urazimy uczucia, bo ci ludzie nie będą się czuli bezpiecznie. Oczywiście, że mają się nie czuć bezpiecznie, jeżeli wisi nad nimi gniew Boga Wszechmogącego, jeżeli wisi nad nimi sąd, to jak oni mają się czuć bezpiecznie? Bezpiecznie będą tylko i wyłącznie w ramionach Chrystusa. Poza tym nie ma bezpieczeństwa, więc trzeba mam ukłamywać tych ludzi. Właśnie względu, że ich kocham, nie powinienem im kłamać. Tymczasem te organizacje z Piekła Rodem, właśnie które niby ich reprezentują, chcą ich zguby. To jest to, co pisał Paweł Apostol się Dużymi w pierwszym rozdziale: że nie tylko sami to czynią, ale również pochwalają i zachęcają innych, aby to czynili. To jest niesamowite. Aktualnie w Wielkiej Brytanii finiszowane są prace legislacyjne mające na celu zakazanie tzw. terapii mającej na celu zmianę orientacji seksualnej. W większości sprawdzonych kościołów dominuje odrzucenie inkluzywności osób LGBTQ. Oczywiście, że tak. Ja w, nie LGBTQ, ale tych, którzy w ten sposób postępują i ja w, i są. I są dumni z tego, i chodzą w paradach. O to chodzi. Poza tym, czego ci ludzie tak naprawdę szukają? Ich wprowadzono w błąd. Mówi się im, Bóg jest miłością. Bóg ma wspaniały plan dla Twojego życia. To jest wprowadzanie ludzi w błąd. Wprowadzanie ludzi, wprowadzanie ich na bardzo niebezpieczną ścieżkę, że jeżeli uwierzysz w takiego Boga, to jesteś zbawiony, jesteś bezpieczny. Nie, nie jesteś bezpieczny. Wręcz przeciwnie. A co dla osób LGBTQ, to jedynie pretekst kontynuowania dyskryminacyjnych praktyk w przeznym opakowaniu. Jeżeli jasno klarownie Kościół określa swoje stanowisko, tak. jeżeli jesteś LGBTQ, my Cię kochamy. My chcemy jak najlepiej. Chcemy, żeby, żebyś był bezpieczny w ramionach Chrystusa, ale, ale grzech i folgowanie grzechowi jest zupełnie inna historia. To jest zupełnie inna historia. Jeżeli, chcę, jeżeli mówisz, że wierzysz, a z drugiej strony nie robisz absolutnie nic, bo słuchajcie, odrzucenie grzechu nie jest warunkiem do zbawienia. Wszyscy to doskonale wiemy. Ewangelia nie zawiera w sobie konieczności odrzucenia grzechu, aby być zbawiony. Ale Ewangelia produkuje. W człowieku pragnienie odrzucenia grzechu. Zbawienie wytwarza w człowieku pragnienie odrzucenia grzechu. Obrzydzenie dla grzechu. Chęć uwielbienia Boga, a nie Jego obrażania. Innymi słowy, przyjęcie Ewangelii, wiara w Chrystusa, jej owocem jest pokuta w tym znaczeniu, że odrzucenie ścieżek grzechu. Jeżeli więc ktoś mówi, że wierzy, a jednocześnie nie ma w nim pragnienia walki z grzechem, uśmiercania grzechu, to o czym my w ogóle rozmawiamy? O jakim zbawieniu my rozmawiamy? Diabeł też wierzy w Boga i nawet się go lęka i trzęsie się przed nim tak? ze strachu, bo wie, kim jest Bóg. Ale czy to wpływa na diabła w jakikolwiek sposób, że on zmienia swoje postępowanie? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Autorzy dokumentu zarzucają niektórym kościołom szerzenie Ewangelii strachu. Czyli teraz, słuchajcie, to jest, to jest najlepsze. LGBTQ, organizacje LGBTQ, które występują w jawnym buncie wobec Boga, który objawił się w Biblii, decydują o tym, co jest Ewangelią, a co nie. Czyli przestępca, przestępca który wstąpił na drogę bezprawia wobec prawowitego króla, mówi królowi, co ten król może mu przekazać jako dobrą nowinę, a co nie. Widzi absurd? Każdy logicznie myślący człowiek widzi tu absurd. LGBT nie. LGBT nie. Najniższe noty otrzymały zbory zielonosiątkowe, optystyczne, najwyższe parafie anglikańskie. Dlaczego tak jest? Kościół anglikański, kochani, opowiedział się, dlatego jest teraz potężny rozłam w kościele anglikańskim. A wiele kościołów, które do tej pory tworzyły wspólnotę anglikańską na świecie z arcybiskupem Canterbury i, i, i z biskupami Anglii, odłączyło się. Ponieważ kościół postanowił, anglikański postanowił, że. Będzie błogosławił pary jednopłciowe. To chyba był synot nawet biskupów tego kościoła. Dlaczego tak? Widzicie, słuchałem pewnej debaty, <laughs> fragmenty te przynajmniej tej debaty. I jeden właśnie z proponentów tego wszystkiego w Kościele Angikańskim, pewien biskup, stwierdził tak naprawdę stwierdził, że debata, którą dzisiaj toczymy na temat e, inkluzywności osób LGBT i małżeństw LGBT, to jest, to jest taka sama debata, jaką na początku wieku toczono na temat Księgi Rodzaju. Czy Księga Rodzaju jest historyczna, czy nie? Słucham? Księga Rodzaju, a stwierdzenie, czy LGBT jest akceptowalne dla chrześcijaństwa, są to absolutnie dwie różne kategorie. My tutaj przy Księdze Rodzaju rozmawiamy o tym, co miał na myśli autor spisując takie, a nie inny opis tworzenia. Spisując genealogię i tak dalej, tak dalej. Co to Czy to są kategorie moralne? Nie. Natomiast jeśli chodzi o homoseksualizm, o w ogóle LGBT. Tak, bo to nie tylko homoseksualizm LGBT jest dość szerokim pojęciem dzisiaj. To są kwestie moralne. I zwróćcie uwagę, oczywiście też jest mowa, no, Jezus nie potępił LGBT nigdzie. Hmm. Ewangelia Mateusza, rozdział 19, wersety 3 do 6. Wtedy przyszli do niego faryzeusze, wystawiając na, go na próbę i pytając, czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? A on im odpowiedział: Nie czytaliście. Zwróćcie uwagę, Jezus zawsze kieruje do pisma. Nie mówi, że, no wiecie, ja uważam, mimo że ma autorytet. I wielu matka mówi, a ja wam powiadam, a ja wam powiadam, ale bardzo w wielu miejscach Jezus też mówi, czy nie czytaliście? Szczególnie rzeczy, które są znane od początku. Mówi, czy nie czytaliście? Że ten, który stworzył... To taka propo kościoła ewangelicko-ogsburskiego. Czy nie czytaliście? E, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą i powiedział dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co więc Bóg złączy, człowiek ich nie rozdziela. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Jezus definiuje płciowość. Bo tu definiuje płciowość bardzo wyraźnie. Czy nie czytaliście, że ten, mowa oczywiście o Ojcu, o Bogu, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? Czyli podział jest tylko jeden. Zgodny z wolą Bożą, mężczyzna i kobieta. Koniec kropka. Koniec kropka. Dlatego, czyli ten podział na płciowość ma swój cel. Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. Czyli ten podział na płci, tak? Na mężczyznę i kobietę ma swój cel w oczach Boga. Został, został stworzony specjalnie dla małżeństwa. Aby dwoje ludzi o różnych płciach łączyło się w jedno ciało. Nigdzie Bóg nie zdefiniował, że i stworzył ich mężczyzną i mężczyzną. I odtąd będą jednym ciałem. I stworzył ich kobietą i kobietą. I odtąd będą jednym ciałem. Nie znajdziecie takiego wersetu. Znajdziecie inne wersety, które mówią o mężczyznach, którzy współżyją ze sobą jako obrzydliwości w oczach Boga. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg, stwarzając wszystko, ustanowił również cel dla tego wszystkiego. I to nie jest tak, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i mówi, o, stworzyłem mężczyznę i kobietę, ciekawe, co z tego wyjdzie. Nie, Bóg stwarzając człowieka, stworzył mężczyznę i kobietę, ponieważ ustanowił dla nich święty związek, jakim jest małżeństwo. I o tym mówi Jezus. I zwróćcie uwagę, co Jezus jeszcze na koniec mówi. Co więc Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o rozwój. Cokolwiek Bóg złączył, jeżeli Bóg złączył mężczyznę i kobietę w małżeńskim węźle, w, wę, 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 węźle, dobrze mówię, węźle, to oznacza, że nikt nie ma prawa tego węzła rozdzielać. Nikt nie ma prawa czegokolwiek zmieniać w postanowieniu Boga. A więc jeżeli, jeżeli małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, nikt nie ma prawa rozcinać tego i na przykład do mężczyzny dodawać mężczyznę, a do kobiety dodać kobietę. Nikt nie ma prawa. Nikt nie ma prawa powiedzieć, no, ja, jest, ja, się, ja się nie definiuję jako kobieta, tylko jako zig, zigzag, zig, zag, zag, Od początku stworzył ich mężczyznę i kobietę. Ja się nie definiuję jako mężczyzna. Mówi facet z wielkim brzuchem, wielką brodą. Ja się definiuję jako czterystoletnia kobieta. Naprawdę? Bóg od początku stworzył jako mężczyznę i kobietę. Koniec, kropka. To są słowa samego Jezusa. I teraz zobaczcie, jeżeli jeżeli kościół, jakikolwiek kościół, a mówi coś innego, mówi, że musimy coś przedefiniować, że no dobrze, albo na przykład są takie sytuacje, że zaraz do tego dojdziemy, bo to jest bardzo ciekawe. Ale zanim do tego dojdziemy, to, że musimy przedefiniować pewne rzeczy. Musimy je inaczej poustawiać w innych kategoriach, no bo tamte wszystkie, no to wiecie, to pasowało 2000 lat temu, niekoniecznie dzisiaj. Przecież miłość to miłość. Kto definiuje miłość? Jeżeli człowiek definiuje miłość, to miłości mamy tyle, ilu mamy ludzi. Mamy 7 miliardów ludzi, każdy definiuje miłość. Jeżeli pedofil definiuje miłość jako seks z dzieckiem. A nie ma obiektywnego standardu miłości, to jakie mamy prawo mu powiedzieć, że to nie jest miłość? Konsensus? A co, jeżeli nagle się okaże, że pedofilii jest więcej niż, 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 niż yy, ludzi, tak zwanych, które się nazywają heteronormatywnych? Tak? To wtedy oni nam narzucą swój konsensus, tak? I wtedy nagle pedofilia stanie się miłością. To są absurdy. Żebyśmy mogli dokonywać jakiegokolwiek osądu, musimy mieć obiektywny, uniwersalny standard, ponadczasowy. Również miłości. Więc Bóg definiuje, czym jest miłość. Ponieważ Bóg stworzył człowieka do miłości, więc Bóg definiuje, czym jest miłość. Bo sam jest miłością. Tylko problem jest taki, że dzisiaj wielu ludzi, mówiąc Bóg jest miłością, próbuje samemu zdefiniować, co to jest miłość i narzucić tę definicję Bogu. I wiele kościołów niestety to czyni dzisiaj. Że sami próbują zdefiniować miłość w kategoriach cywilizacyjnych, po czym tą miłość narzucają Bogu i mówią: o, taką miłością jest Bóg. Błąd. Ponieważ, żebyśmy wiedzieli, jaką miłością jest Bóg, musimy zobaczyć Boga w całym kontekście jego objawienia. W całym. A tak mamy problem. Tak mamy problem. I niestety tego problemu nie unika również Kościół Rzymskokatolicki. Słuchajcie, jakiś czas temu <laughs> pięciu kardynałów, z tego co pamiętam, z czego jednego miałem kiedyś, kiedyś, kiedyś okazję poznać osobiście, jeszcze ten nie był kardynałem, A skierowało tak zwane dubia. To, dubia to są takie pytania, które. Wymagają wyjaśnienia ze strony papieża. I jedno z tych pytań dotyczyło błogosławieństwa związków jednopłciowych. Oczywiście papież odpowiedział na te dubia. Odpowiedział z zasadniczo, nie odpowiadając, ja czytałem tą odpowiedź. To jest, to jest niesamowite, jak można odpowiedzieć, nie odpowiadając jednocześnie. Jasno i klarownie. Znaczy, nie, innymi słowy, papież Franciszek mówi do, do, do swoich karnałów, do swoich własnych karnałów, tak? czyli, czyli braci z, z kolegium kardynalskiego, spośród tego został wzięty, odpowiada im, że w zasadzie że my niczego nie zmieniamy, ale każda sytuacja wymaga indywidualnego toku i indywidualnego zastanowienia się. Czyli, słowy, jeżeli duż pasterz rząd katolicki, Widzi potrzeby pobłogosławienia. Oczywiście nie sakramentalnego, no bo nie możemy, bo sakrament dotyczy tylko i wyłącznie mężczyzn i kobiet. Ale jeżeli widzi konieczność pobłogosławienia takiego związku, no to w pewnych sytuacjach, jeżeli to wymaga dobra tych ludzi, i tak dalej, jak najbardziej. Inne pytanie, które chyba z tego co pamiętam też było padło w tych, dubii, w tych dubiach. To było pytanie o, o tzw. Komunię, tak zwaną komunię, czyli przyjęcie eucharystycznego Chrystusa w rozumieniu rzecz przez pary, które zawarły ponowny związek małżeński. I znowu jest to samo, ta sama odpowiedź. No to zależy od okoliczności. Bo normalnie my nie popieramy oczywiście e, tego. Znaczy, jak, jak daleko odchodzi nauka papieża Franciszka, od tego, czego uczyli papież, nie wiem, 100 lat temu, rzymscy. Jak daleko to wszystko odchodzi? To wszystko zależy od okoliczności. Tak, no bo w pewnych. Bo normalnie, jeżeli ci ludzie żyją tylko tak o ze sobą, no to nie powinno być problemu. Ale nawet jeżeli wchodzą w relacje w domyśle seksualne, no to wchodzą w nie z konieczności tego życia wspólnotowego, no to tu musimy rozważyć. Tak, czy możemy im udzielić, czy nie możemy im udzielić. Chociaż. Widzicie, Jezus mówi wyraźnie, co Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. Tak? Wszystko, co człowiek rozdziela, jest wobec tego wystąpieniem przeciwko Bogu. Więc jak człowiek może żyć w zgodzie z Bogiem i przystępować do stołu pańskiego, teraz mówię oczywiście kategoriami, posługuję się kategoriami naszymi, po tej stronie Tybru Jak może przystępować do stołu pańskiego, jeżeli żyje w niezgodzie z Bogiem? Tak? Zrywa coś, co Bóg sam ustanowił. I to jest właśnie problem, jaki, jaki stoi przed kościołem katolickim i wyraźnie, że tradycjonaliści to widzą bardzo mocno, ale słuchajcie, bo do tej pory jeszcze mieli taką wymówkę zawsze, że to jest prywatna opinia papieża, a to jest, to papież tego nie ogłosił jak z katedra, więc katolicy nie muszą tego przyjąć, ale kardynał, który został niedawno, niedawno, no to względnie niedawno, Ustanowiony szefem Kongregacji do Spraw Nauki Wiary, czyli to jest dawne świętoficjum, dawna Inkwizycja jeszcze. Tak? Na czele Kongregacji do Spraw Nauki stał Benedykt XVI jako Ratzinger, zanim został papieżem. Wiktor Manuel Fernandez stwierdził nie tak dawno, że, a, że zwykłe nauczanie papieża, czyli takie na przykład zawarte w atortacji, jak na przykład adhortacja Amoris Leticja, tak? niedawno, niedawno. Adhortacja papieża, która dopuszcza komu, właśnie komunię i, i, i spowiedź dla osób rozwiedzionych i żyjących w związkach, w tym również związkach, w których się angażują seksualnie. A stwierdził, że zwykłe nauczanie papieża jest również obowiązkowe, żeby katolicy to pamiętali. Że to nie, nie musi być nauczanie ex katedra że jego zwykłe nauczanie, takie kiedy głosi kazanie, kiedy pisze adhortacje, czy jakikolwiek, przepraszam, list, czy cokolwiek innego, jest również obowiązkowe dla chrześcijan. E, dla, no, oni mówią to dla chrześcijan, ale głównie dla rzymskich katolików. I tu zaczyna się problem, ponieważ kończy się nagle wymówka, że no, to jest prywatna opinia papieża. To jest tylko jego prywatna opinia kateologa. Nie musimy się do niej stosować. No, kardynał który stoi na czele kongregacji do spraw nauki wiara, więc kongregacji, która ocenia, co jest zgodne z nauczaniem kościoła, a co nie, co jest zgodne z magisterium rzymskiego kościoła, a co nie, mówi, że yy, jednak nie. Macie obowiązek się go słuchać. We wszystkim. Ciekawe. Teraz zwróćcie uwagę jeszcze, to, to tak na przyszłość. Kolegium kardynalskie liczy dzisiaj 242 członków, z czego. 137 ma prawo do głosowania na konklawę, czyli wyboru papieża, tak? ponieważ tam powyżej pewnego wieku kardynałowie już nie mogą e, wybierać papieża, ale do pewnych, chyba do 80. roku życia, z tego co pamiętam. W każdym bądź razie w tym konklawę od... mianowanych przez Jana Pawła II zostało 47, mianowanych przez Benedykta jest 64, a mianowanych przez Franciszka jest 131. A jak popatrzymy na tych, którzy są uprawnieni do głosowania na przyszłego papieża, to tak tych, którzy zostali po Janie Pawle, jest dziewięciu, tych, którzy zostali po Benedykcie, XVI jest dwudziestu dziewięciu, a tych, którzy zostali po franciszku, znaczy których Franciszek mianował jest 99, przytłaczająca większość. Zwróćcie uwagę, jak papież Franciszek sobie zagwarantował wybór kolejnego papieża, który będzie szedł w tym samym nurcie, co on. Dokładnie w tym samym nurcie, czyli nurcie progresywno-postępowym, tak, tak zwanym, liberalnym. I będzie liberalizował ten kościół. To zresztą widać po Niemcach. Niemcy już mają, mają swoje e, zrywy. A jeszcze jedna rzecz. E, nie wiem, czy znacie Instytut Wydawniczy Znak. Myślę, że znacie, bo to jest dość, dość, dość znane wydawnictwo. I e, ono powstało w 1959 roku w ramach katolickiego środowiska również, no wtedy praktycznie kościół katolicki się tylko liczył, tak, to są czasy głębokiego komunizmu, więc ktokolwiek mógł wtedy jeszcze cokolwiek jakieś chrześcijańskie wartości czy kategorie przedstawiać, no to, to, to byli tylko katolicy, tak, no bo kościoły protestanckie to tak naprawdę a <laughs> więc powstaje w ramach środowiska tygodnika powszechnego, znanego do dzisiaj nawet, i miesięcznika znak. To jest akcja, jeszcze raz mówię, inteligencji tak zwanej katolickiej. A dwie najwybitniejsze postaci z tego, z tego wydawnictwa wtedy, z czasów tego właśnie Tygodnika Powszechnego i Znaku, to oczywiście Jerzy Turowi, czy znany, bardzo, wielo, wielo, wieloletni naczelny redaktor, oraz ksiądz Józef Tischner, to jest filozof. Później, po tym jak już Turowicz. Przestał być redaktorem naczelnym. Coraz bardziej poszerzano ofertę o wydawnictwa filozoficzne, i tak dalej. Nazywano również e, znak, wydawnictwo znak nazywano również Staniu Noblistów. Wydawnictwo znak tutaj taka ciekawostka powołało również Fundację Kultury Chrześcijańskiej znak. Obecnie prowadzi to wydawnictwo pani, która jest absolwentką filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej. Ale która jednocześnie jest zaangażowana w Kongres Kobiet. Jestem ciekaw, jak to można połączyć. Bycie, by bycie katolikiem i bycie członkiem Kongresu Kobiet. Pamiętajmy, że Kongres Kobiet między innymi zakładała, współzałożycielką jest pani Magdalena Środa. To jest pani, która chce, aby zwierzęta domowe były obywatelami, miały prawo obywatelskie. I teraz to powiedziałem jako, jako pewnego rodzaju tło, żebyście wiedzieli, skąd to wydawnictwo wyszło. I gdzie zaszło? Ponieważ ono się ma, ma, ma tradycję, korzenie ma katolickie. I widać wyraźnie, że to się przekłada chyba na cały kościół, że to katolicki powoli. Otóż pewien brat w Chrystusie przesłał mi parę zdjęć, które tutaj również będziecie mogli zobaczyć. Wydawnictwo Znak wydało książeczkę pod tytułem Mój cień jest różowy. A pozwólcie, że przeczytam tu parę fragmentów. To jest z okładki. Cień taty mojego niebieski jest cały. I wszystkie chłopaki w rodzinie tak miały. Lecz mój cień jest inny. Od stupa do, aż do głowy, bo nie jest niebieski. Mój cień jest różowy. I opis. Podnosząca na duchu książka, która daje dzieciom odwagi i wspiera je w byciu sobą. Opowieść o małym chłopcu z uparcie różowym cieniem i o jego pełnej emocji wyprawie do szkoły w spódniczce, a także o niezwykłym ojcu, który pokazał, co to naprawdę znaczy wspierać swoje dziecko w jego wyborach i być obok niego w każdej sytuacji. Ta inspirowana prawdziwą historią synka autora opowieść poruszyła już miliony ludzi na całym świecie i cały czas wzrusza. W dzieciach budzi odwagę, a w dorosłych pragnienie bycia lepszym rodzicem. Książka w duchu wychowania w otwartości. Chcę tylko, by mój syn wiedział, że zawsze znajdzie się ktoś, kto go wspiera, Ktoś, kto, kto kocha go trochę bardziej. Bycie sobą może wydawać się przerażające. A kiedy, kiedy znajdzie odwagę być tym, kim chce być, to chcę, by wiedział, że jestem tuż za nim. To są słowa Scotta Stewarta, autora tej książki. Mój cień jest różowy to piękna i wzruszająca, rymowana opowieść o tym, co, niektóre, co niektórzy niesłusznie nazywają ideologią. A to jest przecież bardzo delikatna materia, na którą składają się takie kwestie jak tożsamość, różnorodność i akceptacja samego siebie lub samej siebie. I akceptacja inności w sobie i w innych, o której trzeba umieć rozmawiać także z dziećmi. Skąd Stewart to potrafi? Czy nie czytaliście, że na początku ich służył mężczyzną i kobietą? małe dziecko przychodzi etapy rozwoju, jego mózg się rozwija, jego Inteligencja się rozwija, jego tożsamość również się rozwija. W pewnych sytuacjach dziecko może mieć pragnienia różnego typu. Czy jeżeli na przykład dziecko pragnie być Batmanem, to kupimy mu kostium i pozwolimy mu wszędzie chodzić i przedstawiać się wszystkim jako Batman? Czy jeżeli dziecko na przykład mówi, on jest jednorożcem. To pójdziemy do szpitala, żeby mu, żeby mu przyszyli ogon i róg na czole? Czy raczej powiem, okej, okay, wyjdzie z tego? Wyjdzie z tego. Tymczasem tutaj pod różnych sytuacji, różnych okoliczności. Małe dziecko mówi: Ja chcę być dziewczynką ja chcę. Bo mu się dziewczynki podobają, bo podobają, Różne rzeczy się zdarzają w wieku dziecięcym. To wobec tego dorosły, myślący człowiek. Ma teraz dostosować rzeczywistość do przekoloryzowanej, absolutnie przekoloryzowanej rzeczywistości dziecka, które nie jest w stanie jeszcze myśleć o lo logicznie i wyciągać logicznych wniosków. Do tego służy ta książka. To jest, mówię, to jest trend, który powoli, coraz bardziej i bardziej wchodzi do Polski. I zobaczcie, wydawnictwo, które. Ma korzenie katolickie, gdzie katolicyzm absolutnie, przynajmniej jak na razie, w Polsce odrzuca tego typu rzeczy, bo o Franciszku to nie wiadomo, co o Franciszek myśli na ten temat. Ale przynajmniej, przynajmniej katolicyzm w Polsce ciągle jeszcze. Tymczasem to wydawnictwo dzisiaj promuje tego typu rzeczy. Promuje. Bo wiecie, kolor niebieski. Kolor chłopca, kolor różowy to kolor dziewczynki. Ja jestem niby chłopczykiem, jestem w ciele chłopca, ale jestem dziewczynką, będę nosić spódniczkę, więc mój tata też nałoży spódniczkę i pójdzie ze mną do szkoły? Podważanie, kochani, męskości, odrzucanie męskości jest uderzeniem w biblijny światopogląd. Dlatego, że Bóg ustanowił mężczyznę i Bóg nadał kryteria męskości. Aby mężczyzna mu służył. By był kapłanem w rodzinnym domu i tak dalej. Mężczyzna, który nie jest mężczyzną, który przestaje być mężczyzną, nie może służyć jako kapłan we własnym domu. Nie może być tym, który jest głosem Boga we własnym domu, jest prorokiem Bożym we własnym domu. Nie może. Bo odrzuca i uderza w, te w to, co Bóg sam ustanowił. Pamiętam 20 lat temu więcej na wykładach standardowej teologii duchowości mieliśmy taką panią profesor o która już wtedy zwracała się w modlitwie Ojcze Nasz Ojcze i Matko do Boga wiedząc doskonale że sformułowanie Ojcze Nasz zostało wybrane przez Boga to Bóg wybrał. Nie chodzi o to, że Bóg ma płeć. Nie rozpatrujemy Boga w kategoriach płci. Ale to Bóg mówi o sobie ojcze. Mówcie do mnie ojcze. I mężczyzna ma odzwierciedlać ojcostwo Boga. Jest stworzony na Jego podobieństwo. To jest najważniejsza sprawa w tym wszystkim. I zaprzeczenie męskości jest zaprzeczeniem i magodei de facto w człowieku jest odrzuceniem i magodei w człowieku. Jest stwierdzeniem, że człowiek sam decyduje o własnej tożsamości. Że Bóg nie ma prawa decydować o jego tożsamości. Bóg przez akt stworzenia nie ma prawa decydować o tożsamości człowieka. Człowiek sam wybiera swoją tożsamość. Bóg może się pomylić. Bóg mnie stworzył, ale ja nie chcę takim być. Ja chcę być innym, ja mam, ja mam prawo do tego. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. To jest ewidentne popieranie buntu wobec... Stwórczego aktu Boga, który najlepiej wie, do czego powołał człowieka i dlaczego jednego czyni mężczyzną, a drugiego czyni kobietą. To jest kwestia posłuszeństwa Bogu. To nie jest kwestia, jeszcze raz powiem, szowinizmu, patriarchatu i tak dalej. To nie są kwestie tego, że ja jako mężczyzna się dobrze czuję, poniżając kobietę. No, pewnie są tacy, ja nie twierdzę. Ale to nie są kwestie biblijne. Kwestia biblijne to są kwestie posłuszeństwa wobec woli Boga. Który jako stwórca ma prawo stworzyć każdego, kim chce i jakim chce. I jednych stwarza mężczyznami, drugich stwarza kobietami. Kropka. I powinniśmy się odnaleźć, jak jeżeli jesteśmy wierzący. No, jeżeli, jeżeli jesteśmy niewierzący, no to wiadomo, że to są wtedy inne rzeczy nas pro... motywują, ale nie zmienia to faktu, że według objawienia Bożego tak tacy ludzie, nad nim jest gniew Boga. Wobec nich objawia się gniew Boga. I nie możemy teraz mówić, a, my musimy być inkluzywni, musimy to wszystko zaakceptować i tak dalej. Nie, nie musimy tego zaakceptować. akceptować. Wręcz przeciwnie, powinniśmy bronić pozycji biblijnej. Jeżeli Biblia jest dla nas autorytetem, to powinniśmy bronić światopoglądu biblijnego. Bo na przykład w przypadku Franciszka, tak? Jeżeli mamy sola eklezja, to eklezja ustanawia wszystko, prawda? Pismo Święte jest swego rodzaju wyrazem przeżyć duchowych eklezji. Więc możemy je interpretować tak, jak chcemy. Ono nie jest nadrzędne. Eklezja jest nadrzędna, więc jeżeli dzisiaj eklezja mówi tak, no to jest tak. A jeżeli zmieni zdanie, no to zmieni zdanie. Będzie inaczej. To jest, to jest właśnie to. Kanie ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Trochę się zebrało tych tematów. To jest kwestia debaty, na którą mieliśmy okazję pojechać w kilka osób. W tamtym tygodniu? Nie, więcej. Więcej, więcej. Prawie dwa tygodnie temu. A... Była to debata zorganizowana przez Fundację NRH, która zajmuje się promowaniem książek, które mówią o tak zwanym e... inteligentnym projekcie. Tak? Chodzi o dyskusję między między mm... Ewolucjonistami, a zwolennikami inteligentnego projektu. I jedną rzecz chciałbym powiedzieć, ponieważ to jest kwestia apologetyki, przynajmniej w moim rozumieniu. No ale też myślę, że biblijnym. Takie debaty, one wnoszą myślę, że wiele wartości. I dlatego też pojechaliśmy wartości w zrozumieniu, w ukazaniu, że rzeczywiście. Teoria ewolucji ma wiele dziur i luk, które są nie do załatania. E, I pamiętam, jak w czasie tej rozmowy, w czasie tej debaty między doktorem Michaelem Dentonem i zdaje się, że doktorem Mariuszem Kasprzakiem, już pamiętam, z, Uniwersyt z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak doktor Kasprzak. Nie był w stanie odpowiedzieć na pytania zadawane mu przez doktora Dentona, ponieważ widać wyraźnie, że jego ewolucjonizm, wbrew temu co mówi, jest dogmatyczny. Jeżeli ewolucjonizm jest dogmatyczny, no to wiadomo, że nie jest w stanie odpowiedzieć na proste, jasne i klarowne pytania, które podważają. No bo dogmat nie może być podważany. I, I jest aksymatem, więc nie potrzebuje ani dowodzenia, ani, ani obrony. Tak? Po prostu jest. I koniec. My jeszcze wszystkiego, i ciągła mantra my tego nie wiemy, być może że za jakiś czas się dowiemy i tak dalej. To słyszeliśmy już i 100 lat temu, i słyszymy cały czas tak? tą mantrę powtarzaną przez ewolucjonistów. My nie... My... dzisiaj nie wiemy, ale zapewne nauka to kiedyś odkryje. Tak? No, takie... I, I oni mówią, że oni nie wierzą. Tak? To trzeba mieć. Trzeba mieć o wiele większą wiarę w ewolucję niż, niż samego Boga, żeby mówić tego typu rzeczy. Tak. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Moja, moja refleksja jest zupełnie inna. Otóż, żebyśmy nie mylili tych debat między ludzi, zwolennikami o, inteligentnego projektu a m, ewolucją jako debat apologetycznych. Znaczy, nie, nie uważali za, za debatę apologetyczną. Dlaczego? Dlatego, że zwolennicy inteligentnego projektu to, to, nie, to Niekoniecznie możemy ich utożsamić z ludźmi wierzącymi. Wielu z nich. Wielu z nich zgadza się w pewnych aspektach z teorią ewolucji. A... Wielu z nich też wskazuje, że są agnostykami, że oni nie wskazują na konkretną osobę czy konkretny, konkretną istotę, która mogłaby yy, ten inteligentny projekt stworzyć. Dla, to, dla nich to może być Bóg, dla nich to może być obca cywilizacja, ktoś z innego wymiaru. Nie ma to znaczenia. Chodzi im tylko i wyłącznie, że, że ewolucja nie jest w stanie wyjaśnić. Problemów. Szczególnie kwestii dotyczących tego, co coraz częściej odkrywa się jako elementy nieadaptacyjne, a istniejące od samego początku w, w gatunkach. Natomiast, jeżeli, jako, jeżeli uprawiamy apologetykę, to dla nas punktem wyjścia jest list Piotra. 1 Piotr, 15. Gdzie Piotr mówi wyraźnie, że, aby w ogóle zacząć tworzyć jakikolwiek argument apologetyczny, czyli jasny i klarowny argument, tak jak tworzy się na przykład w sądzie, kiedy się czegoś broni, bo to znaczy ap ap apologeo, tak? A to, żeby w ogóle do tego podejść i w ogóle stwierdzić, że coś jest apologetyką, to przede wszystkim musimy wyjść. Od pewnego punktu, a tym punktem jest uświęcić Chrystusa w swoich sercach, czyli odłączyć Chrystusa dla swojego serca. Chrystus musi być absolutnym Panem mojego serca. I nie chodzi, że moich emocji, tylko mojego umysłu, mojej pamięci, mojego rozumienia świata. On jest punktem wyjścia. Tak, to, co mówi Lizukosan, że w nim są złożone wszelkie skarby mądrości i wiedzy, poznania i wiedzy. Wobec tego, żeby tworzyć apologetykę, to punktem wyjścia dla apologety jest Chrystus, a nie e, inteligentny projekt czy, czy, czy cokolwiek innego. Zatem debaty tego typu choć są ciekawe, i wnosić mogą wiele obserwacji, wiele wniosków możemy z tego wyciągnąć. I możemy się uczyć też dyskutować z ewolucjonistami. To jednocześnie nie są to debaty apologetyczne, One nie mają charakteru apologetycznego, jeżeli ktoś uważa je za takie, to ma problem, i, i, i postępuje w błędzie. Ponieważ żeby debata była apologetyczna, jedna strona oczywiście musi być przeciwna uświęceniu Chrystusa w sercu, a druga strona musi uświęcać Chrystusa w swoim sercu. Wtedy mamy debatę apologetyczną. Wtedy bronimy nadziei, tak, tego w czym pokładamy nadzieję. Bronimy naszej wiary, bronimy tego, tego, tego wszystkiego, co nam zostało dane. I oczywiście debata o kosmologii, czy kosmogonii, czy, czy, o, czy debaty mające charakter antropologiczny, one mogą być apologetyczne również, ale pod warunkiem, że jedna ze stron. Będzie uświęcała Chrystusa w swoim sercu, że Chrystus będzie dla niej podstawą, fundamentem i punktem wyjścia. Chrystus, oczywiście mówiąc o Chrystusie, nie ma na myśli tylko Jego osoby. Sama osoba to no Chrystus, no Jezus zwany Chrystusem, ale znaczenie tej osoby, a więc chodzi tu o objawienie, chodzi tu o Boże Słowo. Tak? Czyli punktem wyjścia musi być biblijne, biblijny światopogląd. W którym Chrystus pełni centralną rolę. Absolutnie centralną rolę. Dopiero wtedy ta debata jest apologetyczna. I oczywiście zachęcam was, kochani, do tego żebyście nie unikali tego typu debat, jeżeli macie okazję, mieliśmy okazję, ponieważ Zielona Góra leży, no, sto, pa, sto, sto, sto parę kilometrów, sto pięć kilometrów, coś koło tego, od, od naszego miasta, tak? więc, więc wyprawa, bo wiecie, wyprawa na przykład do Warszawy, czy wyprawa do Krakowa, czy gdziekolwiek indziej, no to już są dalsze, to wymagają większych nakładów i tak dalej, ale wyjazd do Zielonej Góry, no to, to, wiecie, to można zjeść obiad i po prostu pojechać. Więc i tak też uczyniliśmy. E, oczywiście sama, sama, sama debata była bardzo, bardzo dobrze zorganizowana, tutaj m, punkty same dla, e, dla Fundacji NRH i w ogóle również i poczęstunek po debacie i tak, dalej, i tak dalej, wszystko było naprawdę moim zdaniem tip top, e, dlatego zachęcam Was, panie, jeżeli, jeżeli macie takie, że tak powiem ciągoty tak, i interesują Was te tematy, to jak najbardziej, myślę, że to się literatura jest coraz większa w tym zakresie i można po nią sięgnąć, ale chodzi mi tylko o to, żebyście pamiętali, że to jeszcze nie jest apologetyka, że możecie się wielu rzeczy nauczyć, możecie wyciągnąć wiele rzeczy, ale to jeszcze nie jest apologetyka. Apologetyka ma swoją charakterystykę i dopiero wtedy możemy mówić, że to jest apologetyka dopóki natomiast dyskutujemy między dwoma światopoglądami, które nie mają za punkt wyjścia Chrystusa, to to, to, to nie jest apologet. Przynajmniej jeden z nich musi mieć za punkt wyjścia To nie jest apologet. Żebyśmy o tym, kochani, pamiętali. Okej, okay. dużo tematów dzisiaj. Trochę się zebrało tego. Dziękuję tym wszystkim, którzy wytrwali ze mną do końca. Wszystkim dziękuję za uwagę i kochani, jeżeli Bóg da, to zobaczymy się za tydzień.